Witam z Retropiwnicy. Na dzisiejszy wieczór przygotowałem sobie stary komputer Compaq. Na obudowie jest oczywiście napisany model. No i według tego napisu jest to Compaq Pro Linea 4/25S, co oznacza, że na płycie znajduje się procesor 486SX o taktowaniu właśnie 25 MHz. No ale nie byłbym sobą, gdybym nie skorzystał z możliwości o takiej jak tutaj, czyli zamontowania mocniejszego procesora, a umożliwienie odłączenia tego wlutowanego na płycie sprawia, że taki procesor zamontowany obok w sokecie po prostu działa poprawnie. No i aktualnie jest tutaj tak naprawdę już nie 25, a 66 MHz, czyli mamy tutaj do czynienia z procesorem Intel 486DX2 właśnie o taktowaniu 66 MHz. Oczywiście jest odpowiednia karta dźwiękowa ISA, no bo do sprzętu, który wyposażony jest w system MS-DOS, takowa powinna się zawsze znaleźć. W komputerze zamontowany jest dysk twardy talerzowy, ale jest to dysk o niewielkiej pojemności, tam bodajże około 120 MB. Celowo go tutaj zostawiłem, ponieważ chciałbym mieć te słuchowe doznania takiego terkotania właśnie twardego dysku. Zatem na nim zainstalowany jest system MS-DOS. Natomiast dodatkowo komputer został wyposażony w adapter CF do IDE. Zatem jestem w stanie tutaj skorzystać z kart pamięci Compact Flash. No i właśnie tego typu kart używam, aby cokolwiek tutaj przenieść, jakiekolwiek gry, ponieważ zestawik ten nie posiada żadnego napędu optycznego, żadnego CD. Zatem w jaki sposób trzeba gierki tutaj przerzucać, ewentualnie z czegoś odpalać. No a po prostu nie chciałbym za każdym razem żonglować kilkudziesięcioma dyskietkami 1,44 MB, no bo taki napęd też się tutaj znajduje. Zatem najłatwiej było jako slave zamontować po prostu adapter i korzystać z kart Compact Flash. Na płycie, co ciekawe, znajduje się zintegrowana karta graficzna. Jest to Tseng ET4000, zatem całkiem fajna, całkiem wydajna konstrukcja właśnie pod MS-DOS. Ta wersja akurat również nadawałaby się pod Windows, chociażby jakiś nawet 95. No ale ja tej maszynki raczej nie będę zmuszał do działania właśnie z Windowsem 95. Dla mnie to jest typowa maszyna skonfigurowana pod gry DOSowe. No i taki tutaj systemik właśnie jest wgrany. Compaq DOS w wersji 5.0. Czyli taki troszeczkę jakby przerobiony DOS 5.0 w wersji od Compaqa. Były kiedyś nawet odcinki na kanale, jak chyba go instalowałem, także kto będzie chciał, to na pewno sobie odnajdzie. No i dobra, myślę, że pora tą maszynkę odpalić. Dodam tylko, że jest tutaj 16 MB pamięci RAM, także powinno nam to wszystko starczyć do różnego rodzaju gier DOSowych. Postaramy się dzisiaj kilka takich uruchomić. Zobaczymy, jak sprzęcik będzie sobie radził właśnie w takich dziwnych niektórych fajnych, mniej znanych, bardziej znanych grach. No, obejrzymy, co tam znajdzie się na mojej karcie pamięci. No, będziemy uruchamiać gry z karty pamięci. Zatem ja sobie już tutaj składam, zakładam tą obudowę, skręcam całość, podłączam do Grabbera, no i widzimy się za chwilę, jak odpalimy tutaj maszynkę, wejdziemy do Nortona, no i zaczniemy sobie coś tam przeglądać. Zatem zapraszam za moment. Thank you.
Komputerek odpalony, zatem myślę, że możemy już zaczynać. Pierwsze co, sprawdzimy sobie, ile mamy wolnej pamięci konwencjonalnej, no bo to przede wszystkim gierki pod DOS, no to szczególnie mocno korzystają z pamięci konwencjonalnej, czyli te 640 kB, które tak łatwo jest zapchać, czy to chociażby Nortonem, jakimś ładowanym sterownikiem myszy, czy czymś innym, co rezyduje sobie właśnie w tej oto pamięci. Także wpisujemy mem. No i tutaj widzimy, że tu akurat w bajtach jest podane, no ale coś ponad 600, 624. No, wydaje mi się, że jest całkiem ładnie. Jakby to przeliczyć na kilobajty, pewnie byłoby całkiem nieźle. Także jak jest ponad 600, to możemy, myślę, śmiało przystępować do odpalania różnego rodzaju gier i chyba nie powinno być tego typu problemów, że gra nie zechce się na przykład w ogóle uruchomić, no bo oczywiście bywali komunikat, że za mało pamięci konwencjonalnej albo że w ogóle za mało pamięci, a później trzeba się domyślać, o którą pamięć chodzi, bo przecież mamy nagle 16 MB, a tu gra nie chce działać, no tak bywa. Dlatego pamiętamy o tej pamięci konwencjonalnej, trzeba odpowiednio ustawić sobie wszelkiego rodzaju te sterowniki, przeładowywać gdzieś tam wyżej, żeby nie obciążać pamięci konwencjonalnej, także pamiętamy o odpowiednim ustawieniu w plikach autoexec bat oraz config sys. No dobra, jaką tu mieliśmy mieć tą wersję DOS-a? Sprawdzamy. Compaq MS-DOS wersja 5.0, no tak jak wspominałem wcześniej, zatem już teraz sobie możemy odpalić program Norton Commander. No i zazwyczaj w przypadku takich komputerów z DOS-em, no to sobie odpalamy jakiegoś tam NSSI, czyli taki program informacyjny, chociażby z grubsza nam pokazał, co tam siedzi w tym komputerku. Patrzymy, no oczywiście rozpoznał intelowski 486DX2 o taktowaniu 66 MHz. No jeżeli chodzi o kartę graficzną, no to już tak średnio tutaj to rozpoznał. Compaq VGA 256 KB on tutaj widzi. No ale jak wejdziemy sobie głębiej, no to już tutaj dopatrzył się jednak, że jest to Tsenke T4000. Mamy 1 MB pamięci na pokładzie, więc no myślę, że powinny nam te gierki na tej karcie działać. Także to możemy sobie już tutaj zamknąć. Oczywiście w dalszej kolejności będzie nas interesować karta dźwiękowa, co tutaj w ogóle jest. No a widzimy, że mamy kartę zgodną z Sound Blasterem Pro albo kompatybilną. Sound Vision albo też jakaś tam podobna. Standardowe nastawy starałem się tutaj wymusić. Zatem myślę, że jeszcze warto tutaj zerknąć na wydajność. Czyli będzie Alt B, CPU. No i widzimy, że jeżeli chodzi o CPU, no to praktycznie taki równy właśnie z tym tutaj przedstawionym wykresikiem dla 486DX266, więc tu jest całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o koprocesor, no to przeważnie jakoś te w przypadku porównywania przy pomocy właśnie tego NSSI przeważnie procesory zazwyczaj otrzymują mniej. Nie wiem z czego to wynika, ale nigdy chyba w koprocesorze w przypadku żadnego 486 nie udało mi się zrównać tego wskaźnika właśnie z tym, co pokazuje program. No trudno, widocznie tak musi być. Nie wiem dokładnie, czy on poprawnie to wszystko mierzy. No ale niech mu będzie, coś tam zawsze wykrywa, coś tam zawsze pokazuje, więc możemy chyba na tym polegać. Oczywiście system tutaj, program w zasadzie widzi, że mamy dwa dyski, 115 MB i drugi HDD 496 MB, czyli to jest ta nasza karta Compact Flash. Ok, jeszcze dokładnie co to jest ta za karta dźwiękowa. Sterowniki są tutaj ładowane z folderu SGNX Pro, więc wydaje mi się, że to chyba była Sound Galaxy NX Pro, tak chyba to się nazywało, dokładnie taka nazwa, zaraz jeszcze jakiś plik sobie podejrzymy. Tak jest, Sound Galaxy NX Pro, tutaj mamy jakąś wersję 2.11 bodajże. No dobra, no to mniej więcej wiemy, jak wygląda konfiguracja tego systemu. Przeważnie też jakiś tam teścik na szybko puszczałem. Tutaj sobie przejdziemy na D. Tu mamy do zbęcza, więc możemy jeszcze na szybko go odpalić. Mamy tutaj coś takiego pod literką S, jak check CPU. No to zobaczmy. No
No i widzimy, że poprawnie nam fajnie tutaj rozpoznał 486DX2, 66 MHz, mnożnik mamy 2, no i szyna 33 MHz. Zatem wszystko wydaje się być tutaj zgodne ze stanem faktycznym. Co możemy jeszcze ewentualnie? Możemy sobie sprawdzić pamięć cache. Zobaczymy, czy ten programik porządnie to wykryje. Następuje faza testowania. Powinien na końcu wyświetlić nam mniej więcej przepustowość pamięci RAM, jaka tutaj jest, oraz to, co wyjdzie w przypadku pamięci podręcznej. Także musimy chwilkę jeszcze poczekać. O, proszę, bardzo, już mamy. Procesor, oczywiście tutaj mamy 8 kB pamięci cache. Oczywiście program to wykrył. Jeżeli chodzi o orientacyjną taką przepustowość tej pamięci, no to wyznaczył, że jest to mniej więcej 67,2 MB na sekundę. Natomiast pamięć RAM 31,7 MB na sekundę, czyli widzimy, że nawet ponad dwukrotnie więcej ma przepustowość pamięci cache. No, wydaje się tutaj chyba wszystko w porządku. Zatem ewentualnie jeszcze dwójeczkę zapuścimy, zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Komputerek chwilę nam się poobraca, wskaźnik zejdzie do zera i powinien się wyświetlić wynik wyrażany w klatkach na sekundę. No. Uwaga, 41,9, więc całkiem niezły wynik. Oczywiście moglibyśmy tutaj Quake'a puścić, no ale tutaj klatek to nie będzie zbyt dużo, na pewno gdzieś tam pewnie poniżej 10. Moglibyśmy też przetestować w Doomie, ale chyba już to kiedyś nawet puszczałem. Więc raczej nie będziemy tracić czasu zbyt dużo. Zobaczmy na te gierki, co tam gdzieś są na tej karcie pamięci, czyli na dysku D, na którym właśnie tutaj jesteśmy. Ogólnie przygotowałem sobie folder gry na dysku C. To jest puste, więc myślę, że to sobie wybierzemy, to najpierw sobie przerzucimy, żeby nam się tam nie mieszało. Mam tutaj na dysku D również folder z grami. Podzielone są to na jakieś części. Dzisiaj będziemy grzebać w części trzeciej. No i tutaj mamy listę jakichś gier, które akurat znajdują się w tym folderze. Mnie interesowałoby kilka gier, żeby uruchomić i sprawdzić. Po pierwsze, to blub po całe, czyli F5 sobie skopiujemy to na C. Dobra, przeszło. Kolejny tytuł, Overdrive, jakoś tak chyba. Kopiujemy. Dalej, następną grą, jaką chciałbym uruchomić, to będzie to. Real MSOF. F5 kopiujemy. Tu nawet chyba jest jakiś obraz płyty, więc to troszeczkę dłużej może potrwać. No to najwyżej wam przyspieszę. Dobra, udało się skopiować. Następny folder to będzie Sylph Ball, czyli to jest prawdopodobnie jakiś pinball. Skopiujemy to sobie. No i jeszcze chciałbym uruchomić to, co znajduje się w folderze Vinyl. Kopiujemy tak samo. No i sądzę, że to chyba na ten odcinek byłoby i tak wystarczająco dużo. Zobaczymy, jak te tytuły będą działać. Także będziemy sobie jednak odpalać standardowo z tego dysku talerzowego, z dysku C. Natomiast ta karta pamięci służy mi też bardziej jako możliwość po prostu skopiowania sobie czegokolwiek na ten dysk i uruchamiania wtedy z dysku albo bezpośrednio z karty. Ale dzisiaj, żeby tak bardziej retro było, żeby mi tu troszkę ten dysk tak bardziej chrobotał. Być może mikrofon to wyłapie u was, być może nie. No ale coś tam zawsze będzie bardziej retro z takimi dźwiękami. No i dobra, mamy tutaj na liście 5 tytułów. Spróbujmy po kolei to Bluppo, zaczynamy. Dodam tylko, że jeszcze podłączyłem sobie do gameportu takiego starego retropada, więc
Niektóre tytuły być może da się uruchomić właśnie na tym padzie, więc będzie mi po prostu wygodniej grać. Zatem zaczynamy. Tam chyba już mam pokonfigurowane mniej więcej te setupy, jeżeli chodzi o skonfigurowanie dźwięku, więc po prostu odpalamy. I dobra, już słyszę muzykę. Tylko sobie przyciszę. Chyba troszkę jest za głośno. Dobra. No i to jest chyba akurat jeden z tych tytułów, który wydaje mi się, że powinien działać na padzie. Zaraz sobie to sprawdzimy. Działa czy nie działa? Oto jest pytanie. No i uda się to uruchomić. Sprawdźmy najpierw F3. Sterowanie. Tutaj widzimy, że mamy klawisze. Ale nas by interesował... O, mamy pytanie, czy mamy joystick. No to powiedzmy, że to jest taki rodzaj joysticka, czyli jest. Czy będzie kalibracja? Tak jest, mamy kalibrację najpierw. Spróbujmy. Cyk, wycentrować, pyk i powinno chyba działać. Dobra, w takim razie wybieramy sobie F1. No i cóż my tu mamy? Mamy jakiegoś nurka, mamy jakieś głazy, kule czy coś takiego i jakieś rybki. No i chyba musimy te rybki, nie wiem, zebrać, uwolnić, coś takiego i wrócić do tego kwadracika do wyjścia. Także zaczynamy i po prostu to te wodorosty czy coś zielone po prostu to zjadamy w międzyczasie, jak się poruszamy. No i wiadomo, trzeba uważać, żeby nas taka kula nie zgniotła. Czyli coś mniej więcej podobnego do tych boulder dashy różnych. Dobra, bierzemy i to jest chyba na czas, tak? Czy to nie jest na czas? Już sam nie wiem, bo nie widzę zegara. Nie, jednak jest pasek, więc jest to na czas. Okej. I co, możemy wejść w to? Możemy, dobra. Powiedzmy, że to jest taka klatka bezpieczeństwa, ten znaczek. Dobra, tutaj mamy jakieś inne już rybki. Wskaźnik, aha, tam jest wskaźnik, jeszcze 4 musimy, tak? Ale one uciekają dosyć. Mamy jeszcze 2. Do złapania. To co, takie zielone, to też jest rybka? Jakieś takie dziwne. Jak ją? A, dobra, zjedzona. Ta nieźle zmykała. Tą chyba na dole będzie łatwiej. Dobra, mamy. O, nawet wszystkie. Udało się pożreć, że tak powiem. O, tu jest dosyć cicho chyba, to jeszcze pogłośnie. No bo zaraz tutaj mi czas minie pewnie. Dobra, tutaj jest jeszcze... A, tutaj widzę, że jest zamknięte. Jedna rybka jest zamknięta, a tam chyba jest jakiś rekin, czy nie wiem, co to jest. O, i na dole w rogu widzę jakąś bombę, czyli prawdopodobnie trzeba będzie chyba użyć jej i co, wysadzić ten murek, żeby dobrać się do tej jednej rybki, no bo widzimy, że mamy zebrać 4 sztuki, a tutaj na zewnątrz mamy raz, dwa, trzy, niby 4, ale nie wiem, czy wszystkie da się zebrać. Pewnie nie. Sprawdzamy. Tak? Czy raz, dwa. W końcu sam nie wiem, które można zbierać, bo teraz tych rybek się narobiło więcej. Jedna jest, a ta żółta, co to w ogóle za... Nie, tego nie mogę wziąć, patrzcie. To ona w ogóle mnie jakoś tak blokuje, mnie ta rybka. Dziwna jakaś. Ona mi przeszkadza. Dobre. Może jeszcze nam jak głaz zrzuci. Teraz mam drugą przeszkadzajkę. Dobra, czyli już wiem, że te żółte przeszkadzają. Czyli jedna mi została, a ona faktycznie jest tam zamknięta i teraz, żeby chyba się tam dostać, to musimy najpierw przeżyć, tak, a później chyba wysadzić ten murek. Tylko jak? A, i przesunąłem. No i się nie udało.
I co teraz? Jeszcze raz, tak? Drugie podejście. O, to ciekawe jest. Przesunęła mi się ta bomba i chyba dlatego nie wywaliło tego murku. Dobra, te żółte przeszkadzajki. Cyk. Od razu tą uwolnimy, co tutaj sobie lata. Chodź, chodź, chodź. To może by dało radę, ale zwiewa. Uciekaj na bok. Ona mnie tutaj odpycha. Którym ja tą bombę stawiałem? Nie mam bomby? Ojej, no to jak mam tu znowu? A jest, ale... Aha, dobra. O! Teraz mnie tam ściga chyba. Chodź, 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 chodź. Dobra, jest. Nie wiem, czy jednak sterowanie padem. Akurat w tej grze należy do tych lepszych. No ale się jakoś udało. Kolejna i znowu mamy do wykorzystania bombę. Tam nawet na górze widzę teraz jeszcze jakąś miksturę czerwoną. Ciekawe, do czego to ma służyć. Chyba trzeba tam dotrzeć. A, widzę, mamy dwie bomby jednak. Okej, czyli jest to chyba wykonalne. Uaj. Już myślałem, że mnie tutaj... Okej, a tutaj co zostało? Dobra, i teraz sobie tak, jak tą bombę się kładło? Dobra, rozwalone. Jak ją? Nie do końca wiem, jak te bomby kłaść. Nie wiem, trzeba do dołu nacisnąć i przycisk. Dziwne troszkę. Takie mało intuicyjne jest to puszczanie tych bomb. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Jak naciskam przycisk, nic się nie dzieje. Do góry i przycisk, nic się nie dzieje. Do dołu i przycisk. Cyk. No, wypuszczaj tę bombę. O co chodzi z tą bombą? Jeden przycisk, drugi przycisk. Wypuścił, no ale odbiła się, no i nic z tego. Dobra, no ale co z tego, jak zużyłem dwie i co teraz mam zrobić? Jak tu trzeba to coś rozwalić? A tu już bomb nie ma. Haha, jaki tym śmiechy daje ta. No, ale mniej więcej chyba widać, na czym polega ta gra. Co level, to wydaje się to być jednak trudniejsze, bardziej skomplikowane. Trzeba kombinować. No i wydaje mi się, że chyba jednak padem się gorzej gra akurat w ten tytuł. Tutaj ja bym jednak ryzykował i szedł w klawiaturę. Dobra, spróbujmy zmienić gierkę na coś innego. Myślałem, że uda się dłużej pograć. O, tu widzę, że nawet można sobie jeszcze jakieś muzyczkę. A, to muzyczka albo dźwięki są, okej. Tu jest nawet przyciszone chyba delikatnie. Ja bym to głośniałem. Speed. To da się grać tak normalnie z muzyką? Da się grać. Ale to chyba jednak z dźwiękami byłoby ciekawiej. W tej sytuacji to dziwne, że to, że nie wykrywa, że nie da już się tam przebić. Może mam jeszcze jakąś bombę, ale nie, raczej nie mam. Już tam nie przepłynę. Dobra, wychodzimy. Gierka ciekawa. Nie znałem jej do tej pory. Escape Quit. Okej. Następny tytuł Overdrive chyba. Sprawdźmy, jak to będzie się prezentować.
To zdaje się, są jakieś takie ścigałki chyba z widokiem z góry. Jakoś tak powinno być. Tutaj raczej klawiaturka musi być. Nie będziemy ryzykować padem. Nawet nie wiem, czy się da. Tutaj jakoś tak cicho znowu chyba jest. Dobra, weźmy po prostu start. A może i się da padem? Chwilę. Da się chyba. Dobrze, przynajmniej dało się sterować. Nie, nie, nie działa. Dobra. A, faktycznie klawiaturą się da. Czyli spacją dajemy sobie gaz. No, dosyć żwawe, takie szybkie. Chwila, bo chyba macie za głośno. Ustawienie tych poziomów głośności to zawsze jest masakra. Jedna gra tak, inaczej, a druga jeszcze inaczej. Zawsze coś jest nie tak. Co my tu mamy? Możemy się jakoś poślizgnąć. Szybko to dosyć śmiga. Wypadam na tych zakrętach. Naprawdę, jeszcze tylko z lewo. Tu jest taka wielka plama oleju, no tak. Ależ mi tu zarzuca na tych zakrętach. Fatalnie, fatalnie mi idzie w to. A co z tą plamą oleju tu zrobić, żeby to przejechać? Czy to zawsze trzeba się poślizgnąć, bo tak zrobili? Chyba zawsze. Za bardzo chciałem skrócić. O, nawet przeciwnik jakiś chyba. Nie wiem, które okrążenie już robią. Bo ja to jestem gdzieś na początku. Prawie się udało. Ładnie wejść. O, żeby tak na pamięć znać. Chociaż tu na dole widzę, że jest podgląd, ale skupiam się na tym, jak ten samochodzik czy w miarę na środku tej ulicy jedzie, a nie patrzę na to, co zaraz ma być, jaki zakręt, w którą stronę. Ile tu tych okrążeń jeszcze ma być? 6 z 8? Aż 8? To dużo. Taka miniaturka autek. No to po prostu chyba trzeba tu na pamięć się wyuczyć, jak te zakręty się układają i wtedy można się fajnie przejechać. Retro. Wejdzie? Wejdzie. Dobra. A, zabrakło mi paliwa po prostu. Dwa kredyty jakieś otrzymałem, tak? Czyli ciekawe na co. Muszę to powtórzyć? Chyba tak. Go! Dobra, ale teraz już nie będzie zwlekania na początku, no nie tam wam poprzestawiałem to, te pady, to wszystko. Faj. Jednak i tak mi nie idzie. Nie lubię za bardzo takiego widoku z góry. No ale na tym kompie ładnie śmiga gierka. Oczywiście poślizg w standardzie. O, teraz szybko wszedłem, ale już drugi zakręt ciężko było.
Ojejej. To też te jakieś monetki się zbiera na trasie. Prawie dobrze, prawie dobrze. A, już tutaj. O, ten mnie troszkę popchnął, to było lepiej nawet. No, tamten to zasuwa, ja nie wiem, tutaj to wygrać z komputerem, to... To chyba lepsza opcja byłoby na dwie osoby, żeby zagrać. I komputer to zasuwa tutaj jak... Uaj, wypadłem, próbowałem na równi z nim jechać i... Może chociaż te monety warto zbierać. Nie wiem, co one tam dają, ale... Te całe kredyty, czy co? Zebrałem. I w prawo. Teraz do dołu. Czy do dołu? Jak to jest rzut od góry, to nie jest do dołu. O, 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 to już coś takiego. No, no. Już prawie było dobrze. Tak. Jak się mniej więcej zapamięta kawałek trasy, to łatwiej jest później wchodzić w te zakręty. No i chyba znowu. Nie, tym razem. Ale co, znowu zabrakło paliwa? Retro piwnica. Tak, no to... Dobra. No też wiadomo, o co chodzi. Oczywiście nie przepadam za takim widokiem w wyścigach. Wolę raczej tak klasycznie, standardowo. Najlepiej widok troszkę tak z zewnątrz, żeby kawałek samochodu był widoczny. Ostatecznie, ewentualnie do środka. Dobra, wychodzimy. Patrzymy, co jest dalej. Tutaj mamy gierkę, tam jest chyba nawet jakiś obraz. Dobra, odpalmy to. No dobra, tutaj sobie zasoby widzę jakieś. Sprawdził pamięć typu EMS, XMS. No mam te wszystkie sterowniki poinstalowane, tam poprzydzielane, wszystko się zgadza. Music Adlib, ok. I czy tutaj będzie pad działał? No chyba nie, tutaj raczej chyba z klawiatury powinno się sterować. No zaraz sobie to sprawdzimy. Play. No dobra, altem się zatwierdza. Ok. No i co to pierwsze? O, nawet jest opcja dla mnie, jest super easy. To faktycznie gra powinna być pode mnie idealnie przygotowana. No to patrzymy. No, w jakiejś... No, jakiś taki lasek z tego, co widzę. Mamy gościa z mieczem, z szabelką. A, i spacją jak wciskamy, to się zamienia się w kobitkę. Dobra, to na razie to gościem będziemy chodzić, czyli tak możemy skakać kontrolem. A nawalamy tym mieczem z alta. No i pewnie zbieramy to, co to czerwone, ładne. Wygląda jak jakieś kryształki, czy coś takiego. No, nawet całkiem przyjemnie to się wizualnie prezentuje. O, jaki duży! Coś tutaj zostawił. Ale trochę układ klawiszy tak mi średnio leży. Żeby to wciskać. Wow, wow, cóż to tam? Co tak padało z góry? Jakieś kropelki. O, znowu ten pysior. To sobie pozbieramy. Tu chyba trzeba wskoczyć, żeby później tu przeskoczyć. No. Na razie jakoś się udaje ich rozwalać. O, widzę, że tutaj niżej mamy sporo do zebrania tych kryształków, tylko jeszcze jak tam wejść. Zaraz zobaczymy.
A te to są wnerwiające, te latające. O, to pozbieramy do końca. Nie no, wygląda to całkiem przyjemnie. Chyba dłuższy czas planowałem sobie tą gierkę odpalić, ale jakoś nie było okazji. To trzeba przeskoczyć. No te bysiorki takie duże, ale one raczej chyba nic takiego nie robią. Przynajmniej na razie mnie nie atakują za bardzo. Więc łatwo jest rozwalić ich. Tutaj chyba tylko wystarczy przeskoczyć to. Cyk. I przede wszystkim dolecieć to. Ten zawsze coś tam ma. Zostawi, jak go rozwalę. Jakiś kociołek. Znowu to. Ej, sam na to wskoczyłem. O! No i ciekawe, od początku czy od jakiegoś tam... Chyba od początku, bo widzę, że... To teraz może dla odmiany tą kobitką spróbujemy. Zobaczymy, jak ona... A, ona ma troszkę inną moc. Nie ma miecza. Tylko ogniem. Jak smoczyca. Może to jest lepsza opcja na te nietoperze. Czy cokolwiek to tam jest. Może faktycznie nią lepiej się... Tutaj było chyba. Tutaj te... A, właśnie. I te spadające chyba kupy. Czy coś tam. A może trzeba się schylać pod tymi. Też dobra opcja podskoczyć i wystrzelić ogniem. Pyk. Tutaj, żeby nie przedobrzyć i nie spaść. Do góry. Poproszę windę. Było coś? W tym drzewie? Ten się zbliża. Może tak seriami. To się kończy? A, kończy się, bo tam mam... A, tu każdy kryształek to chyba jeden strzał jest. Bo widzę, że mi ubywa. Co wystrzelę tym ogniem, to jeden ten kryształek niby mam 77 jeszcze. Więc na razie nie jest źle, ale trzeba to jednak zdobywać cały czas. Żeby nie zostać bez broni. Tylko z drugiej strony wtedy mogę się przyłączyć na tego gościa. On ma cały czas ten swój mieczyk. Więc podejrzewam, że może cały czas nim uderzać i on tam raczej tego nie traci. Hop. Cyk. Na razie to tylko te nietoperze są takie wkurzające. Tutaj duży wyskok. Pyk. A, poszło. No i dobra, i to tutaj wtedy skusiłem, tak? Żeby nam nie przeszkadzał, to go rozwaliłem i teraz albo przeskoczyć, albo wskoczyć. Jaka lepsza opcja? No i teraz, żeby nie przedobrzyć. Właśnie. Teraz... O, udało się, ale tu i tak muszę złapać windę, bo nie wskoczę tak wysoko. A nie, tu coś jest. Dobra. Tylko teraz nie widzę. Bo tylko tyle da się wejść. Dobra, czyli i tak muszę do góry. Okej, okay, tu coś może być. Zasłonięte. O-o. Aj. '81 mam jeszcze. Go! Koniec. Press. Dobra, naciskam. No i proszę bardzo, udało się. Nawet jakiś pierwszy level. A tu co? O, i tu trzeba wskoczyć tak, żeby... Na piksel wskoczyć ładnie. No właśnie, na dół spaść nie mogę. Żeby tak wskoczyć, że... Nieważne, czy to będzie na górze, czy na dole, to chyba muszę ustać przed. Bo raczej za nie doskoczę. Dało się
O, teraz są takie bardziej, które chcą już we mnie strzelać też. Wow. Ciekawie się robi. Wow. No nie wiedziałem, że na dole cały czas są te wystające ostre kołki. No tutaj to trzeba już uważać, to już jest trudniej. Miało być super easy dla mnie. O, teraz się udało nie drasnąć. Dobra. Teraz ja będę stał po prostu tutaj. Doskocz. Dobra. O, tutaj strącony został na mnie. Da radę. Oj, myślałem, że da się tu wskoczyć, a to jest po prostu tak kawałek skarpy. Trzeba było do góry jechać. Oj, ciężko. Znowu tu zaczynam. Teraz tak szybciej spróbuję. Nie udało się. Ile jeszcze mam żyć? O, słyszę, jak fajnie dysk robocze. Jednak odpalanie z dysku ma też swoje uroki. Oberwałem w plecy. Daleki skok. Przysiad. Zbieramy. Przycupnę sobie tutaj. Może to byłoby lepiej tym gostkiem. Dużo, mam 117 już, więc całkiem nieźle. Poczekam. Aha. Teraz już idę tutaj, nie wiem co. Wow, 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 co tu się dzieje? Tego to nie było wcześniej. To coś było. Strąciłem. Tak w ciemno strzeliłem, ale... Dobre to jest, dobre. No wcale nie jest też takie proste. Ale wygląda nieźle wizualnie. To się... Tutaj też to opadnie. Trzeba szybko iść chyba. Nie wiem nawet, w którym miejscu to się zapada, a w którym nie. Za dużo się dzieje. Go! Jeszcze gdzieś tam chyba w plecy dostałem. Dobre to jest. Następny level. Okej, a tutaj chyba trzeba po prostu skoczyć, zaufać. Tego przysmalimy troszkę po głowie. Łoty. Te to szybkie są. To się nie ma czasu na zastanawianie, tylko trzeba od razu strzelać. Cyk. Nie wiem, czy tam czegoś nie ominąłem. W drugą stronę. O, to chyba da się rozwalić, bo to taki posąg tylko. Znowu da się gdzieś wjechać. No i właśnie, czy to lepiej iść w prawo, czy wjeżdżać na górę? Nie wiadomo. No i teraz mi znowu odpowiada ta ścieżka, żeby iść nią, ale... Może powinienem w prawo, a ja znowu się cofam. No nie zaraz... A, jest przeskok. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. No i się cofnąłem chyba. Idę ten, a tu już z powrotem to się chyba odnowiło. Tak? Czy ja nie tędy chyba nie szedłem? Jeszcze tam górą już wtedy.
jednak trzeba tym wjechać. Tu chyba jednak idę w prawo. Chwila. Nie wiem, czy nie macie za głośno. Ogólnie to fajne odgłosy są w tej grze. Podobają mi się. Tak, tutaj byłem, bo tu jest już dziurawy posąg. I tutaj wtedy sobie wjechałem na górę, a się zastanawiałem, czy nie lepiej iść na dół dalej. Przeczekam. No, ale już wiem, dlaczego trzeba było tam wjechać, bo tu po prostu nie wskoczę. O, tam... Dobra, czyli wracamy tam z powrotem. Jednak tędy trzeba. Skoro w prawo się nie da, to i tak muszę w lewo. Zobaczymy, dokąd zaprowadzi ta ścieżka. Tu jednak trzeba przeskoczyć. Trzeba doskoczyć przede wszystkim. Widać, że tam górą musi być jakieś przejście. Tu jeszcze nie byłem. Teraz nie widzę, czy tam jest dojście do tego, bo tam jest wyżej. Czy muszę skoczyć? Wow, to znowu to samo. Po prostu trzeba tu szybko przejść. No i teraz trzeba tu ryzykować i skakać w to. Wyszedłem gdzieś za planszę, czy jak? Skomplikowane to wszystko jest. Nie idzie tego tak zapamiętać później, w którym miejscu trzeba było wejść, jak się źle spadnie. No i co teraz? Przeskok? A, tam jest goł, faktycznie. A jak tu zejść? Chwila. Mam do tej studni wskoczyć. O, udało się. Super easy, mi dobrze zaczyna iść w to. Tu już jest inaczej. Bardziej tajemniczo, bardziej mrocznie tak się zrobiło. Jakieś jaskinie. No w sumie w tej studni gdzieś tam chyba się przemieszczamy. O. Co, ja nie mogę tego rozwalić? Zmieniam się. Teraz troszkę tym facetem pogramy. I spadłem, nie doleciał. To się nagrałem nim. No ciekawe, oni się tak mogą zamieniać. A ten jak uderza mieczem, to jemu nie ubywa. To ten teoretycznie by cały czas mógł zbierać kryształki, a później się przełączać na tamtą i tamta wtedy może strzelać. Doleci, doleci. O, co tam się dzieje? Co to za gejzer tutaj? Tu, tu, tu i tu. Szkoda, że do góry tak nie może machać, tylko na boki. A tu co? Mam się z tego czegoś, z tej żaby, czy coś to było wybić? No to by chyba wychodziło. No to trzeba na speedzie przejść, no bo tak to... Nie ten przycisk naciskam, zamiast skoku to uderzenie. Pozbieram chętnie to złoto i to różne... O, uwaga! Uwaga, tu też powinno być, tak. No. Przeskoczył, przedobrzył.
No, całkiem mi się podoba ta gra. Ciekawe, czy to się zapisze. Mógł sobie później ewentualnie dalej kontynuować. Jak dużo tutaj tych leveli jest w ogóle. Gejzer. No i teraz, żeby doskoczyć. Gejzer znowu. I teraz będą te krótkie skoki. Byle nie przedobrzeć tutaj. O, patrzcie, jak się gibie. Cofnij się kawałek. Dobra. Piesek. Znaczy kościopiesek. Właśnie, co tutaj? Chyba trzeba na tą niby żabę wskoczyć. Nie. No to o co tu biega? No dobra, ale w każdym razie tak kawałek się udało przejść. Gierka okazuje się naprawdę ciekawa. Także, czy jest tutaj opcja save? Jest nawet jakaś, więc chyba jednak ja muszę ręcznie zapisać moje 1. Dobra. Wychodzimy do DOS-a. No i dobra. Co tam nam zostało? Chyba jeden tytuł jeszcze nam został. Nie, dwa jeszcze. Silver Ball. Dobra, to będzie Pinball. Inaczej. Z czego to odpalić? Silver? Będzie? Jest. Silver Exe. No to jedziemy. Kontrola od razu będzie dźwięku. Jest. I to jest w stereo chyba. Jest w porządku. Dobra. Jeden player. Ok. Jedziemy. Fantasy. Bierzemy to pierwsze. Play. Taki ze smokiem chyba będzie, no. A, po prostu strzałki na boki. I spacja startuje. Nie wiem, czy w tą wersję grałem. Chyba też jeszcze nie. Ale już łatwo straciłem tą kulkę pierwszą. Speeda dostałam na chwilę. Już tych pinboli to tyle odpalałem, ale tego nie znam chyba w tej wersji. Pyk do góry. Teraz gdzieś tutaj wyskoczy pewnie. Z dużym przyspieszeniem. No, prawie wypadła. Podbijemy ją delko, ale nie udało się tam wrzucić. No, ale idealnie pomiędzy. Trochę duży odstęp. O, już game over? Duży odstęp jest pomiędzy tymi. Jeszcze raz. Tylko może da się teraz... A, już chyba wybrałem, czy nie? No. Właśnie nie wiem, czy nie za dużo tu jest odstęp. Bardzo łatwo jest skusić. A tak jak teraz na przykład, to nie szło tego podbić. Szybkie dosyć. Jak strzeli, to nie zdąży się zareagować w ogóle. Naprawdę jedna z szybszych wersji. Albo mam taki szybki komputer.
Za szybko działa ten. Pyk do góry. Spowolnić i sobie uciekła, bo dołem. Co jeszcze raz? Czy już game over? Game over. A jakbyśmy jeszcze zobaczyli ewentualnie jakiś inny stół. RT, T, dobra, jakkolwiek. Dobra, a jak zmienić ten stół na inny? Chwila. Trzeba całkiem trzeba było wyjść. Dobra, i teraz co? Odyssey. Może to Odyssey weźmiemy. Takie coś. Dobra. Może ten układ mi bardziej podpasuje. Oj, o, udało się wyciągnąć jeszcze ją. Znowu sobie zwiała. Pyk, pyk, pyk. Teraz przyznawać się, który z widzów do tej pory jeszcze zachomikował jakiegoś 486. Macie jeszcze coś takiego w ogóle gdzieś w swoich kolekcjach, piwnicach, czy na strychu, czy gdziekolwiek tam? No to fajne komputerki, jak widać, można sobie w te dosowe gierki całkiem nieźle pograć. Na takim 66 MHz już, jak tutaj ja mam akurat. Nie używamy żadnej emulacji, nic takiego. Ale przegrywamy i tak. No to co, jeszcze jeden stół sprawdzimy, bo i tak mi strasznie szybko idzie na tych stołach. Niech będzie. A jeszcze jeden stół, zerknijmy jakikolwiek. Co tu jeszcze jest? A ten ostatni. Warbot? Dobra, może być. No i zobaczymy, jak tu pójdzie. Pyk. No, za łatwo to ucieka jakoś. No, to co, mam uderzać w ten stół, czy co? To wszystko za szybko się dzieje. Znów zwiała. Może jest jakaś metoda, nie wiem, cały czas do góry trzymać podniesiony, czy jak te, żeby ta kulka nie wypadała. Dobra. Trudno. Gra się całkiem fajnie, ale wcale łatwo nie jest. Chyba, że jakiś stopień trudności tutaj jeszcze da się regulować w opcjach, nie wiem. No, za bardzo nie widać. Okej, wychodzimy i jeszcze jedna chyba ciekawa gierka na sam koniec została. Winel to jest chyba jakiejś bogini z Marsa, czy coś, już nie pamiętam tego tytułu. Winel, bogini z Marsa? Chyba tak to się nazywało. Sprawdźmy, jak to się prezentuje. To też chciałem zagrać dłuższy czas. Muzyczka sobie przygrywa. Winyl, tak. Jakaś bogini z Marsa. Dobra, i po prostu weźmy Start Game. A i tutaj mamy teraz epizody i możemy sobie rozpocząć w każdym z tych epizodów. I w każdym tam możemy też wybierać poziom trudności. No to możemy w sumie zajrzeć do każdego po kawałku. Zresztą nie wiem, jak to im będzie szło. Może nawet... A, tu chyba pad działa. Patrzmy. Tak jest, mam padem grać. Okej. Okay. Muzyczka głośno pyka, więc troszkę ją chyba przyciszę, bo mnie dosyć zagłusza raczej. Tu sobie wchodzimy i pewnie coś się będzie działo, jakiś pierwszy level.
to już taka typowa platformowa nam się robi. Skaczemy i rzucamy tymi mieczami, czyli to, co w sumie lubię. O, jakiś garnek, nie garnek, a tutaj jakiś... To coś jeszcze sobie zbieramy. Dobra, i tam chyba trzeba się wrócić, po tej roślince wejść. O, zaraz jak on... O, dobra, już się... O, i spadłem. Takie dziwaczne stworki. No, przeskakuj z tego. Trzeba zejść czy zaskoczyć? No co jest? O. Pewnie by trzeba było jednak tam na bok przejść. Te moje miecze jednak dalej lecą. Więc chyba warto tam przeskoczyć. Nie ma tu jakiegoś tajemnego przejścia gdzieś. Często tak jest, że gdzieś tam do tajnej komnaty da się wejść na rogu i nie widać, jak się tam się później poruszać. Ale tutaj najwyraźniej tak nie było. Dobra. Jakieś owoce. No wizualnie też nieźle to wygląda. Te miecze dopiero później się jakby tak rozdwajają. Jeszcze jeden troszkę niżej leci. O, o, komnata. Właśnie o tym mówiłem, że są takie często komnaty w tych gierkach, w tych platformówach. A, ale tu już wiem, tutaj byłem faktycznie. I muszę się cofnąć przez to. No ale dziwne, że tutaj tej roślinki nie ma, żeby tam sobie wejść. Dobrze, że się nie odradzają te wszystkie stworki, które się pokona. Troszkę dalej chyba. Dobra, zdjęte. A tu? Tu nie, tu akurat nie ma przejścia. Nie wszędzie tak jest. Tego trzeba wyczekać, on żeby się tam przesunął w prawo. Aj! No i co, skakać tutaj? Chyba zaskoczę. Jeszcze tylko tamto przydałoby się zebrać. Dobra. I lecimy na górę. O, tu chyba jest wyjście. O, spadłem. O, sorry, spadłam, bo to ona. Oj, tutaj już naprawdę się robi znów taka leśna do skakania. Aj! Nie wiedziałem, że tu też jest ten... No! Aj! Z poślizgiem. Ej, no! Co któryś miecz leci wyżej? To tak dziwnie też zrobione. No, traf go. Teraz. A to co? Dzbanek z jakimś... Dobra. No to da się wskakiwać? Nie da. Na te gałęzie się nie da. Już tak dobrze nie jest. Chwila. A tu? Byłem? Checkpoint jakiś? Co to ma być? I tu jakiś mieczyk jest. Ciekawe, czy jest opcja, żeby trzema naraz uderzać. Ja te wystrzelone chyba te takie ogniki chyba też mogę rozwalać, jak już lecą w moim kierunku. Jaka duża trampolina. O, tam też jest jakieś pomieszczenie. A, kolejna komnata ukryta niby.
teraz cię dorwę. Pomału schodzimy, bo nie wiadomo, co jest na dole. Tutaj będzie ten. I szybciej, szybciej strzelaj. Mieczyk znowu. Jakąś broń znalazł. O, jaku ich jest. O, o. Niebezpiecznie. Ciekawe, czy jest jakaś komnata. Nie ma. Oj, tego nie lubię. Przesuwające się, a na dole oczywiście można spaść i się na... No, ja tak zawsze spadam. Jest komnata? To po co ja tu przychodziłem? A tu? A, tu jest przejście. Ej, no to chyba da się to wziąć jakoś, tylko nie doskoczę. Chyba, że tu jest znowu jakieś przejście tajemne. Nie, też nie ma. O, wyjście. No proszę, udało się. No i teraz nam się odblokowało pewnie. Możemy iść tam niby do góry albo w prawo. Zobaczmy do góry. Nie, tu jest zamknięte, czyli tędy nie mogę. A, kluczyk jest. Czyli teraz już mogę. Ale to chyba też powinno się dać zasejwować. Zasejwujmy może. I wtedy spróbujemy sobie... E1. Nie da się jedynki wstawić. Dobra, bo chciałem teraz na tą drugą jakby część przejść. Okej. Okay. Epizod drugi chciałbym wziąć teraz, zobaczyć, co tu będzie się działo. No, tu jakaś okolica jakiejś wioski. Wow, tu już będzie trudniej chyba. Draśnięta. Całkiem ładna ta grafika tu jest. Dalej zbieramy te dziwne rzeczy. Ale tutaj mi niczym nie strzela, więc albo trzeba zdobyć broń, albo tu inaczej coś rozwiązali. O, mam jakiś kluczyk. I co, na dół? O. Na dół, faktycznie. To jakaś studnia znowu. Ale widzę, że coś jest za studnią. Jeszcze chwila, to nie zebrałem wszystkiego. O, co to było? A tu jest... Chwila, bo tu jest przejście, patrzcie. Wiedziałem, że musi być. Tylko jak teraz stąd wyjść? Tylko tą samą drogą jest, co już szedłem. Aha, tu można sobie z powrotem na górę wskoczyć i górą nad tym stworkiem przejść. To będzie łatwiej tak. I teraz dopiero zobaczymy, co tu... A, ale jak mogę, jak teraz nie strzelam? To mam utrudnione. O. No tak, wszyscy mogą we mnie strzelać, a ja nie mogę strzelić? Mi się otworzyło. Nie no. Klucze jakieś muszę zbierać, ale nie mogę strzelać w ogóle. Co to za robota? Jak praktycznie nie mogę przejść pomiędzy nimi, żeby mnie nie dorwały. Tu jest zamknięte, więc jeszcze jakiś inny. To chyba kolor tego zamka mówi, że czerwony klucz jest potrzebny. O, tu da się przejść, ale właśnie. Jak? Ukłuję się. Muszę chyba w prawo iść. Tu mi się, aha, tu mi się... O, już mnie... Nie, to nie ma sensu. Nie ma sensu tutaj. To już ta pierwsza wersja była lepsza, ten epizod 1. Tutaj, żebym mógł strzelać, to co innego. Chyba, że coś się zmieniło w ustawieniach. Nie wiem.
Ale dobra, sprawdźmy jeszcze epizod trzeci. Na szczęście tam sobie zasejwowałem ten pierwszy, bo tam ciekawie jest. Epizod trzeci, oczywiście easy. Patrzymy, co tu się będzie działo. Pierwszy okrąg. Trzeba go zaliczyć. No, jakiś zamek znowu, czy coś. O, będzie strzał? Jest, tym razem nie miecze, tylko takie gwiazdki. Tutaj widzę, że trzeba mieć odpowiedniego koloru klucze. To co tutaj teraz? Tak jest. No a co dalej? Tutaj pewnie. A, no faktycznie są te. Aj, ktoś tam łazi. Słabo widać zza tego. Drabinka. No niestety trzeba zejść, żeby móc strzelić. Obrywam cały czas, nieciekawie. No i tutaj ktoś we mnie jeszcze strzela. Dobra, tamtego nie biorę. No tu się skomplikowane to zaczęło. A nie, tak po co ja tam wchodzę, jak nie mogę z drabinki strzelić. Muszę przecież zejść. Ale tutaj jak to? A, tu na górze jest takie. Ale wymyślili. Ten to już znajomy z pierwszego epizodu. O, mam kluczyk i co teraz? Będę musiał się cofnąć na sam początek pewnie. A tam jeszcze jest u góry jakieś. Jest na skróty jakaś droga? Chyba nie ma. No, opuść. To oczywiście musiało drasnąć, no bo jak żeby inaczej. Tam na górze widzę, że się jeszcze coś dzieje. Tylko jak tam wejść? Co ja wziąłem? Nawet teraz nie widzę, co ja tam. O, trzeba. O, tu wyszedłem już. Okej. Okay. I co teraz niebieskie? Latające czachy. Znowu opcję, że trzeba się złapać na górze chyba. Ajajaj, nie wyhamowała. Tu jest otwarte. Okej, a tu drabinka, drabinka. Oj. Ale chciałem tam, chciałem tam wskoczyć. Gdzie tam lecisz na dół? Gdzie ten kościotrupek sobie śmiga? Tutaj to samo, trzeba złapać się. Aj, na pewno roślinkę by wypadało rozwalić.
Jest jakieś tutaj, nie ma przejścia żadnego. Teraz możemy niżej. To pewnie po kolei trzeba iść. O, kluczyk jest kolejny. Czyli chyba o to chodziło. A tu? Co to? A to było nakryte. Ale mamy kluczyk. No, tam był kluczyk. Teraz puzzle. Którędy iść? Żeby tam z powrotem wrócić. Czyżby trzeba było wszystko wyzbierać do czysta? O, tu jest kluczyk. Rozbieg. Ale chyba jeszcze jeden kluczyk ominąłem. Chyba niebieski jeszcze był. Jest wyżej gdzieś tam. Ej. Tutaj, żeby... Też nie mogę tam wskoczyć. No to wydaje się proste, ale nie chcę tam jakoś wskoczyć mi wyżej. O. Teraz nie spadnij. Trzeba trochę chyba wyżej wejść, żeby jeszcze odnaleźć ten jeden kluczyk. Aj, to teraz będę... Pomału. Tam jest, ale... Właśnie, i co teraz, żeby... Może tędy da się jeszcze dojść do niego. Chyba tak, jak pójdę w prawo. Bo tu on ewidentnie był, niebieski kluczyk. Gdzieś. O, po mnie. No dobra, wiem, że tam był, widziałem go, ale już nie będę przedłużał chyba odcinka. I tak nie wszystkie gry dzisiaj, może zamknę, bo już głośno. I tak nie wszystkie gry udało tam się dzisiaj wziąć z tej kolekcji, co miałem w tym folderze. Po prostu byłoby chyba za długo, więc wybrałem tylko te 5 czy ileś tytułów. Mam nadzieję, że wam się coś takiego spodobało. Być może nie znaliście tych tytułów, bo ja raczej tak przeważnie dobieram te gierki, których nie znam, więc próbuję sobie zawsze w coś nowego tam zagrać. Dobra, w tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Sprzęcik dobrze się tutaj sprawuje. Taki gotowy trochę zestaw od kompaka. Kiedyś zawsze unikałem tego typu komputerów, takich przeważnie właśnie firmowców, które często mają jakieś dedykowane złącza, jakieś wtyczki konkretnie używane tylko przez danego producenta. Zatem ciężko jest, jeżeli się trafi coś takiego niekompletnego, no żeby to jakoś poskładać w całości, pouzupełniać te elementy. Czasem trudniej może być też rozszerzyć tego typu sprzęt, chociażby trafi nam się bez Razera i nagle jest problem, bo nie jesteśmy w stanie zamontować żadnej karty rozszerzeń, więc tu też trzeba uważać. No jednak co taki zwykły pełnowymiarowy desktop, to jednak ma też swoje
uroki, bo tam zazwyczaj wszystko pasuje. Po prostu można wkładać różne karty, takie jak przewidział producent danego sprzętu, czy ogólnie jakie istnieją na rynku. Za bardzo nie trzeba kombinować, po prostu się kupuje kartę, wkłada i przeważnie to działa. No a tutaj to może być różnie. No ale ten sprzęcik jest gotowy, poskładany, karta dźwiękowa była uzupełniona, bo oczywiście takowej tutaj na początku nie było. Rozszerzyłem jeszcze o tą kartę pamięci i wydaje mi się, że jest całkiem fajny sprzęt do grania, właśnie w stare gierki dla DOS-a, tak jak tu dzisiaj Wam pokazałem. Zatem dzięki za oglądanie, no i do następnego. Hej!